Czy już naprawili obsługę kierownicy? Bo wiele osób się właśnie skarżyło na to, że Forza coś tam nie chce działać za dobrze na Steamie. Na początku ciężko działała w ogóle, ale później też były problemy z kierownicą. Więc jak już naprawili te problemy z płynnością, to okazało się, że kierownice nie są dobrze wspierane. I osoby, które kupiły sobie Forza Horizon tylko i wyłącznie na Steama, to miały taki problem, że myślały, że ta gra po prostu kiepsko działa na kierownicy. A ja nagrałem taki film, gdzie pokazuję, jak działa, wiesz, Forza na Steamie i jak działa Forza zwykła, ta z Windows Store pobrana. I ta z Windows Store zdecydowanie lepiej. Dobra, sprzęgło normalnie działa. Tutaj te zegary są wyłączone, bo odpaliłem grę z laptopa. Ustawienia kierownicy mam dokładnie takie same jak na wersji Windowsowej. Ciężko powiedzieć. Albo naprawili. Dobra, ręczny mi nie działa, bo muszę sobie go przypisać. Nie mam zbyt wielu samochodów tutaj, więc ciężko będzie przetestować na innych jeszcze autach. Ale tak, tutaj mi się pojawia już ta opcja. Muszę sobie tylko hamulec ręczny zrobić. To weźmy sobie może, wybierzmy jakiś profil, na przykład ten i tak, tu zapiszemy. O! Proszę bardzo, działa dobrze hamulec ręczny, nie wykrywa mi go też. Dobra, ręczny tutaj mi działa normalnie. Tu biegi wszystkie działają. Dobra. No i kierownica się skręca. A tu widzę, że nie mogę go przypisać. Na tej wersji PC-towej, powiedzmy, nie Steamowej, to działa dobrze. Czy biegi działają w ogóle? Dobra, biegi, sprzęgło i hamulec działa, ale ręczny niestety nie. Aha, jest to samo co było. Patrzcie, jadę sobie jakąś tam prędkością. Zobaczcie, jakie luzy na kierownicy mam. Tak jakbym miał tą grę odpaloną na padzie i miałbym martwą strefę bardzo dużą ustawioną. Zobaczcie, tylko tak delikatnie pewnie koła się skręcają. Ale samochód generalnie jedzie prosto i nic się nie dzieje z nim. Także dalej jest chyba ten problem na Steamie. Mi się wydaje, że to jest trochę dlatego, że Steam ma jakby swoją oddzielną kontrolę nad urządzeniami. To się gdzieś tutaj ustawia w tych opcjach. I teraz zastanawiam się, jak to zrobić, żeby. To pewnie tutaj gdzieś trzeba ustawić, żeby to działało dobrze. No jest słabiutko, jest słabiutko. Może to wyłączę. Disable Steam Input. Może jak to zmienimy? Aha, dobra. Zmienimy to i zobaczmy, czy teraz się uruchomi. Dobra, i jesteśmy sobie znowu w grze. Wyłączyłem ten tak zwany Steam Input. Jadę do przodu. Zobaczcie, jadę dosyć szybko i muszę naprawdę ostro kierownicą skręcić. Ja wiem, że samochody klasyczne mają duże luzy na kierownicy przeważnie, no ale nie aż takie. No chwileczkę, to jest może taki luz troszeczkę. Ale nie powinno być aż tak.
jeszcze wejdę sobie w ustawienia, bo ciężko mi w to uwierzyć, naprawdę. I to nie jest tylko moja kierownica, ale to są też inne kierownice, które gdzieś tam ludzie pisali w komentarzach, że nawet z G29 mają problemy, także to jest mega dziwne. I zobaczcie, tutaj sterowanie, mam dead zone na 0. Liniowość sterowania jest na 50, tak jak powinno być, to powinno wszystko działać dobrze, a jest lipa. Tu można sobie jedynie ustawić, nie wiem, na 90 spróbujmy ustawić sobie, tak jakbyśmy kąt skrętu zmniejszyli tym ustawieniem. I tyle, i to powinno działczyć. Jeszcze bym chciał przetestować inny samochód. Może pojedziemy jakiś wyścig i sprawdzimy. Ale jest katastrofa. I osoby, które grają na kierownicy na Steamie, no to mogą mieć naprawdę spory problem. Powinni zwracać tę grę na Steamie i kupić sobie na Windowsie. Jest mega źle. I minęło już trochę czasu od tej publikacji, tej wersji. Może ja mam źle jakieś ustawienia, czy coś, nie wiem. Coś źle robię. No, też trzeba brać to pod uwagę, prawda? Ale no... Na pewno to nie powinno tak wyglądać. A czy tak, widzicie, że fizycznie w samochodzie kierownica się skręca, prawda? Ale samochód nie skręca. Nawet przy takim hardkorowym ustawieniu, jak mam teraz, gdzie mam 90... Force feedback jakoś tam śmiga, ale też ciężko go wyczuć przez ten taki potwornie wielki luz w sterowaniu. Ta kierownica lata wtedy jak chce. Ale może to jest ten samochód. Nie wydaje mi się raczej, bo już Chargerem jeździłem i on tak nie skręca. No na pewno nie powinno być takiego grubego luzu na środku. I ja nie wiem, czy oni to jeszcze kiedykolwiek naprawią na wersji Steamowej, bo już to tak wygląda, jakby brali się grubo za następną część Fordzy i nie przykładali uwagi do tej za bardzo. No zobaczcie, no skręca naprawdę mocno tą kierownicą, nic się nie dzieje. Zegarami tutaj się nie przejmujcie, jeszcze na laptopie nie mam tego skonfigurowanego, także... Jest... Strasznie jest! Ja naprawdę współczuję ludziom, którzy kupili tę grę na Steamie. No i nie działa jednak, dobra, dźwięk się zawiesił totalnie, to nieważne jest. Na padzie chyba nie będzie żadnego problemu, bo to tak wygląda trochę jakby... Czy ja pod prąd jadę? To tak trochę wygląda, jakby kierownica była traktowana przez grę jako pad. Czemu my w drugą stronę jedziemy? A nie, dobrze jedziemy. Na padzie chyba nie ma źle. Ale na kierownicy jak się gra, to ma się właśnie ten taki dead zone. Ma się ten dead zone z pada na środku. I to mega słabo działa. Czy jak się przełączy na tryb symulacyjny, to czy lepiej wtedy będzie działać ta kierownica, czy w ogóle będzie działać? To możemy sobie zrobić, wchodząc tutaj w ustawienia i dajmy sobie symulację i zobaczymy. Może symulacja będzie lepiej działać niż na tym, na Windowsowskiej wersji. Dobra, sprawdźmy sobie widok ze środka. Nie, jest dokładnie to samo. Jest dokładnie to samo, co było, czyli w środku mamy taki ogromny dead zone. Dopiero jak gdzieś tutaj mam kierownicę, w tym położeniu, to wtedy samochód zaczyna skręcać. Aż dwie zakładki w ustawieniach, pad i kierownica. Ale gdzie? W Steamie, czy tutaj w grze? O jakie ci ustawienia chodzi? No próbuję to też tutaj jakoś ogarnąć, bo mam wrażenie, że ja coś źle robię. Tutaj ustawiam to i tu jest to ustawione. W Steamie w ogóle przełączyłem ten Steam Input, nie? Żeby się w Steam nie wtrącał jakby. Tutaj jakieś nam się ustawienie włączyło, widzimy, że mamy podświetlony kontroler. Ale to jest chyba wyłączone, tak mi się wydaje. No nie wiem, co mam tutaj wam poradzić. Dla osobom, które mają Fordzę, no jest
jest katastrofa. To tak teraz działa ta Fordza, jakby martwa strefa była ustawiona o gdzieś tak. Tak, Kierę czyta jako pad, no, ta gra. Znaczy, to jest moja teoria, ja się nie znam na tym aż tak dobrze, ale tak to wygląda, że martwa strefa jest tak jakby odpada. W tej grze. Znaczy w tej grze, no, w wersji Steamowej. To zmień ustawienia pada. Dobra, spróbujmy zmienić te ustawienia pada. To też jest w sumie dobry pomysł. Kontroler i tutaj mamy zaawansowane ustawienia i tutaj mamy martwą strefę, no i to jest ustawione na 10, pyk, i zmieńmy to i tu sobie, aha, tutaj już wibracje są, ok, i to powinno w sumie zadziałać jako tako, nie? Zobaczmy teraz, weźmy sobie jeszcze raz widok na kierownicę i tak, jedziemy do przodu. Ale jest taka luźna w środku. Ale w ogóle tutaj tego force feedbacku nie czuję. To nic nie dało. Generalnie dalej są takie luzy. No dobra, weźmy sobie nawet ten sam samochód. Co miałem? Kierownica działa, nice. Ten sam samochód. Weźmy sobie tego Dodge'a Chargera. Bo pisaliście, że to wina auta. No to w sumie dosyć logiczne, bo te stare auta takie mają troszeczkę. Że mają takie luzy w środku. Dobra, i bierzemy sobie widok z kokpitu. I patrzcie, fizycznie się skręca kierownica i skręca od razu auto. Prawda? Od razu to widzicie, nawet taki mały przedział. A na wersji Steamowej, jak tak miałem kierownicę, to dopiero gdzieś puszczało mi ten luz, no nie? Tak to działa. W ogóle teraz nie działa mi force feedback, jak się przełączyłem z laptopa na to, ale to nieważne, to pewnie się zresetuje zaraz. W każdym razie widzicie, że tutaj jest od razu inaczej, prawda? W takim małym zakresie, jak skręcam kierownicą fizycznie tutaj na stanowisku, to tak się skręca też samochód. Nie tylko kierownica ta w samochodzie, ale także samochód się skręca. Także jest znaczna różnica, nie? Możecie sobie to właśnie tak porównać teraz. Także ta wersja Steamowa, no coś z nią ewidentnie jest nie tak. I tak to nie powinno działać. Ja muszę sobie kierownicę zrestartować, bo nie działa mi force feedback jak przełączyłem z jednego miejsca na drugie. I tak to jest. I zaraz zobaczymy, jak to jest z tym hamulcem ręcznym. Czy na wersji tej Windowsowej będzie działało wykrywanie tego hamulca ręcznego. Okej, okay, zobaczmy teraz, czy działa. Okej, okay, teraz działa mi force feedback normalnie. No jeszcze raz sobie zobaczymy. Zobaczcie, jadę kawałek do przodu i od razu skręca, nie? A wtedy musiałem na laptopie, na Steamowej wersji, musiałem tak skręcić, żeby samochód w ogóle skręcał, prawda? Dobra, a teraz sobie zobaczmy. Aha, wykrywanie hamulca ręcznego, czy mi wykryje tutaj hamulec ręczny. Ja tutaj mam taki profil zrobiony customowy już, ale pokażę wam, czy wykryje, bo sam jestem ciekawy w sumie. I uwaga, klikam, znaczy ciągnę i od razu mi wykryło ten hamulec ręczny. Mogę sobie zapisać i wszystko powinno działać. No i normalnie hamulec ręczny nam działa. Także na wersji Steamowej też, mimo takiego samego sprzętu, dokładnie takich samych ustawień, tych samych sterowników, nie mogłem ustawić hamulca ręcznego w tej samej kierownicy. Także zobaczcie, jak w ogóle ta sama gra, a inna platforma i może totalnie zrypać, wiesz, rozgrywkę, nie? Czyli załóżmy, że tak jak w moim przypadku, kupujesz sobie kierownicę taką drogą, kupujesz sobie wciul drogą grę na Steama, bo ona kosztuje, no co, 200 zł, prawda? Tam na Steamie. I nie działa ci kierownica, no to cię chyba szlak trafia, prawda? Dlatego lepiej, jeśli chodzi o Fordzę, to lepiej kupić ją na Windowsa. To jest w ogóle dziwne, że jest jakakolwiek różnica, prawda? To nie powinno mieć znaczenia. Jakby ten Steam się wtrącał w to, nie mam pojęcia, o co chodzi. Też się tutaj pytacie,
Tak, teraz z Forzą są problemy, jeśli chodzi o te, o serwery. Widzicie, że mi też nie łączy, nie? Także tak to wygląda. Jestem jeszcze ciekawy, co by było, jakbym podłączył do Xboxa. Xboxa One pobrał Forzę. Tam by też było pewnie totalnie inaczej, no nie wiem, nie mam pojęcia. Ręczny na pewno nie byłby wykrywany. Chociaż może by był. Nie mam pojęcia. Musiałbym podłączyć Xboxa, żeby sprawdzić. Mam Xbox... Xbox One. Żeby tylko przesłać tego, z tą starą konsolę mam, no. Także tak to wygląda. Czy można grać z kimś, jak ktoś gra na kompie na Xboxie? Tak, pewnie jest tutaj oczywiście granie cross-platformowe, także nie ma z tym żadnego problemu. Można sobie grać bez problemu. No dobra, no to tak to wygląda. Niestety smutna sytuacja, ale pokazuję wam to z racji tego, że posiadam dwie wersje. I wersję Steamową, i tą wersję na Windowsa. Pokazuję wam taki update, że dalej są problemy, mimo że od właściwie filmu, który opublikowałem dawno temu już, też jest to samo, no, od tamtego momentu. Nic się nie zmieniło. Nie wiem, czy ktoś to zgłaszał, czy nie zgłaszał, ale nie zostało to naprawione. Może oni nie uznają tego jako błąd, tylko że tak powinny działać kierownice na Steamie, nie mam pojęcia. Chyba, że może można się jeszcze gdzieś tam pobawić z ustawieniami na Steamie. Ja nie jestem aż tak bardzo Steamowy, więc tylko pokazuję wam, jak to wygląda tak, wiesz, prosto z pudełka, że tak powiem. Czyli jak rozpakowujecie kierownicę, podłączacie ją i w jednej wersji gry będzie działać tak, a w drugiej srak, no. O Boże.